No, witam serdecznie. Dzisiaj dotarł do mnie Ragnar 5102TE, czyli ten z jednym tylko skalą wychyłową. Reszta na wskaźnikach. Dotarł bez gałeczek, jak widać, ale to mniejsza z tym. Słuchajcie, zobaczmy, co się tutaj mu, że tak powiem, dzieje, ale najpierw czołóweczka i jedziemy. Dobra, a więc tak, podłączyłem sztuczne obciążenie 2x8 ohmów pod wyjście na przód. Zobaczmy, co się dzieje. Podłączyłem generator. Generator 1,7 kHz dokładnie. Wciszmy go, włączmy. Wejście uniwersalne jest. Wysokie na max, niskie na max. Prawy, lewy, na środek. Balans. Przód, tył jest na środku i przełącznik na przód, włączenie głośników. Minus 20 dB włączymy i jedziemy z mocą. Może byśmy tak, wiecie, jak się podłączy do prądu, to pewnie lepiej zadziała, nie? Włączmy go. Okej. Odepnijmy sobie. Potrzebna. I mamy tak, co tutaj widzimy? Widzimy, że lewy kanał się podniósł, prawy się nie podniósł. Przełączmy sobie na prawy. Tak jest. Zaraz podłączymy oscyloskop i zobaczymy, co się dzieje na wyjściu prawego kanału. Ale to też między innymi początek, że tak powiem, esterek. Zobaczmy, dobra, ściszmy go sobie, zobaczmy, czy tuner pracuje. Brak napięcia delikatu, bo nie ma strojenia. Nie ma szumu. Nie ma. Tutaj patrzcie, zobaczcie, jak działa sensory. Nie wiem, czy to będzie widać, czy nie, ale jest tak. Pierwszy pracuje. Drugi robi zwarcie już z pierwszym. Niby pracuje, ale dwa się żarzą. Trzeci niby pracuje, ale ten pierwszy cały czas się żarzy. Czyli gdzieś tutaj mamy zwarcie na pierwszym albo brak napięcia. Praktycznie brak napięcia strojenia, bo wskazówka leży na minimum. Czyli coś mamy uszkodzenie w zasilaczu. Zobaczmy jeszcze, co się dzieje na wyjściu. Na wyjściu. Nic nie mamy. Podłączę sondą 1 do 10. Muszę dorobić jeszcze te gniazdka do niego. Nic nie mam. Dobra, przełączmy sobie radiatory zimne. Nie źle. No, wejście uniwersalne. I teraz zobaczmy. No, lewy się podniósł. Tak jest. Prawy. Dobra, przykręćmy sobie te sądy tutaj pod zacisk na razie. Ok, minus jest odpięty. Auto. Zróbmy głośniej. O, mamy coś takiego. Brak jednej połówki całkowicie prawdopodobnie leży bezpiecznie w zasilaniu prawej końcówki. Ale albo coś więcej. To jest tak, lewy się podnosi, prawy się nie podnosi. Na 4 ohmach jest to samo, na 8 ohmach jest to samo. Teraz tak, volty, RMS.
sonda 1 do 10. Na wyjściu mamy 170 mV. I że tak powiem, przebiegu 0. Dobra, przede wszystkim co? Rozkręcamy i jedziemy. Po prostu trzeba posprawdzać przede wszystkim zasilania, napięcia z zasilacza, schematik. Sprawdzamy, co się dzieje. Aha, tu jeszcze klient mówił, że jak poruszał gdzieś konturem, to się poprawiało. Nic się nie poprawia. Płytką przez wzmacniacza. Dobra. Ok. Wszystko jasne. Musimy rozbierać i testować. Powiem tak, na końcówki zasila jest zasilanie. Zaraz zobaczymy, czy sama końcówka będzie sprawna. Czyli puścimy jednym słowem na wejście końcówki po prostu sygnał z generatora i będziemy testować. Zaraz zobaczymy. Wychodzi na to, że tutaj podstawiłem, odpiąłem końcówki, sprawdziłem końcówki, końcówki są ok. Musimy sprawdzać, co leży na przedwzmacniaczu i gdzie tu brakuje napięcia, bo tak mi się wydaje, że coś jest z zasilaczem. Dobra, jedziemy dalej. Dobra, słuchajcie, generator w łapę i tutaj już sprawdziłem mniej więcej, co się dzieje. I tak, to korekcji, znaczy wyjście z korektora jest ok. Wejście T903 jest wzmocnienie i T901 brak. Zobaczcie, nie ma nic. Czyli jednym słowem napięcie na emiterze ma być 9 V względem masy. Tutaj mam sobie ten, nie wiem, czy to będzie widać, czy nie. Może tutaj gdzieś postawię. Napięcie emiter, masa piątka. Ok, piąty pin, W5. Masa 7 V, a ma być 9. Kolektor 6 V, a ma być 2. I teraz tak, kolektor na 903 2,3 V, czyli lewy kanał ok. Prawy, znaczy lewy kanał 8,5 V na emiterze, a ma być 9. A tu na emiterze mamy 7 V, ale za to na kolektorze też mamy 7 V. Zaraz zobaczymy, co się dzieje tutaj na bazie. I ze schematem zobaczymy, czy czasem ten tranzystor prawdopodobnie jest przebity. Dobra, wszystko jasne. Słuchajcie, robimy w ten sposób, że musimy się dobrać do niego, czyli włączyć zasilanie i
Tak, to możemy z powrotem tutaj włożyć. Tymczasowo. I odkręcić spód. Odkręcimy spód. Trochę jest rozkręcania. To jedziemy. Zobaczmy, co tu było robione, a było robione, bo widać, że tutaj już krótko połowa kondensatora wymieniona, ale odpalmy sobie rozlutownicę i... Troszeczkę rozlutownica nagrzeje, a my w tym czasie sobie tutaj już prześledziłem ten schemacik. Ale to jeszcze nie będzie koniec, słuchajcie, to, że... No, kurzu jest trochę. To, że ten, że odpalimy może ten przedwzmacniak, zobaczymy, co się tutaj dzieje z tym tranzystorem. Jak zmienić to od razu dwa, żeby dwa kanały były identyczne. To jeszcze nie koniec, ponieważ tutaj coś było z tym programatorem jeszcze, nie halo i brak prawdopodobnie napięcia w varicapu, czyli będziemy jeszcze się grzebać w zasilaniu. No dobra, ale na początek może ten przedwzmacniacz i ten wzmacniacz doprowadzimy do stanu używalności, że tak powiem. No ktoś tu się starał. Widać. Głupio nie jest zrobione, ale tutaj na przykład to takie coś jak zwarcia do masy kondensatorów. Ja bym nie zaginął tych nóżek tak, żeby one się dotykały do innych ścieżek. O. No nie wiem, dobra, zaraz zobaczymy. Rozlutowniczka jest, wyciągamy te 901. Mieliśmy T901. Dokładnie to jest 413B. I teraz zmierzmy go sobie. Sprawdźmy, co go boli. Dwie diody, czyli jednym słowem jest przebity. Tak jest, słuchajcie. Pokazuje mi w ten sposób miernik. Jeszcze go sprawdzimy. Zawsze robię to parę razy, żeby sprawdzić, ale już praktycznie można powiedzieć, że jestem pewny. Tu jest. No, mamy zwarcie baza.
emiter, bardzo emiter perfidnie w dwie strony wali, to jedna rzecz zrobiona, znaczy sprawdzona. BC-413, zaraz zerknijmy jeszcze na schemat. BC-413, NPN, T-902. No dobra, no to jednym słowem do magazynku po tranzystor. Dobra, słuchajcie, jak zmieniać, to zmieniać od razu dwa kanały. Mam tutaj dwa tranzystorki. No i teraz tak. Kolektor baza emiter. Kolektor baza emiter. Trzeba wnosić w ten sposób. Od razu dwa kanały robimy. Wejście, emulator, oscyloskop, okej, okay, mamy wszystko po podłączeniu. Teraz tak, zasilanie. Thank you.
mamy wszystko burczy, tylko teraz jeszcze do czego zniekształca. I to jest z przedwzmacniacza, mamy takie zniekształcenia, bo z końcówki idzie idealnie. Czyli jednym słowem tak, rozpinamy sztuczne obciążenie mamy, lewy kanał. Ok. Idzie moc piękny, tutaj widzę na obciążniku. Czyli jednym słowem końcówki mocy mamy sprawne, jeszcze tylko teraz nie zniekształcenia, gdy ktoś naprawdę ostro grzebał. Sprawdźmy w tej chwili napięcie, to wyciszmy, sprawdźmy napięcie na tych tranzystorach, co się dzieje, czy mamy tak jak ma być 9 V na emiterach. Wszystko jest ok, jest troszeczkę za dużo do napięcia, może dlatego tu mam przesterowanie na wysokich częstotliwościach, to się dzieje, słuchajcie. Czyli na potencjometrze od wolum, od wzmocnienia wysokich częstotliwości, wysokie, niskie. Dobra, sorry za te piszczenie, za te piszczałki. Będę próbował to wyciszyć, żeby nie piszczało. Co ja chciałem. Wszystko jest ok, tylko tutaj jeszcze coś jest pokombinowane z kondensatorami od wysokich częstotliwości. Gdzieś, który kondensator jeszcze bije. Trzeba by było jeszcze teraz tak, na wejściu wymienić te dwa koniecznie elektrolity. Już tutaj było tak mieszane, tyle roboty było zrobione, że... Zresztą, zaraz zobaczycie. Patrzcie jak ktoś fajnie powymieniał. Dużo roboty zrobił, no. Praktycznie na wejściu na torze audio kondensatory niezmienione. Jedyne co zmienił to tutaj przy wyjściu. Ale też ostatnie w torze audio zostały stare. No i tutaj z tego co tutaj się orientuję, to jeszcze leżą o te... Niby one są wieczne i są dużej żywotności, ale coś im teraz dolega. I poza tym płytka mokra, no. Może też być tego winna, trzeba je teraz dobrze wyczyścić, wyszorować. Dobra, ja się biorę do roboty, dość już marudzenia, dosyć gadania. I doszedłem, gdzie jest ogrzewany, co go boli. Tylko jeszcze teraz zasilanie tunera. I tuner. Dobra, szukanie, ciąg dalszy, czyli jednym słowem sprawdzamy zasilacz. I teraz tak, między W7, to jest masa W7, a W6 ma być 40 V wyjście, a jest 10,5. Czyli teraz tak, musimy sprawdzić te 12 BD137. Teraz na schemacie sprawdzimy, na schemacie jest to T1206. Na konektorze co się dzieje, czy mamy napięcie. Dobra, sprawdzamy na konektorze 11 V na wyjściu.
11 wołków na bazie. Na wyjściu na emiterze 10 wołków. R12-11-33 Omy jedzie w szeregu od zasilania 53 V od mostka. Mostek, wyjście D1204, zobaczmy co jest na mostku. 59 V. No to tutaj jest ok, a ma być 53. Niestety kiedyś było 220 w gniazdku i to w porywach czasami tylko, bo większość to było 200 V. Za czasów tych sprzętów, za czasów komuny i PRL-u, to rzadko kiedy było więcej niż 220 V, nawet nie było 220 V. Dlatego mamy taki skok napięcia, że 59, a 53. Czyli jednym słowem na rezystorze tu w tym miejscu 53 jest. R12-11-33 Omy, a na tranzystorze, za tym rezystorem, na kolektorze tranzystora nie ma nic, czyli jednym słowem rezystor 33 Omy R12-11 wyłożony. Tak mi się wydaje. No, aby się teraz tutaj do niego dostać, słuchajcie, no to musimy wykręcić cały zasilacz, czyli odpinamy i jedziemy wykręcaniem. Dobra, zasilaczek wyciągnięty, słuchajcie, musimy przemierzyć to wszystko. Dobra, na czym to żeśmy skończyli? Na tym, że rezystorek, słuchajcie. I ten rezystorek siedzi tutaj dosłownie, o tutaj, zobaczcie, jak jest fajnie upalony. No. Omy, 1,5 W. Zaraz wyciągniemy go. Przy okazji sprawdzimy tranzystor od razu. No, moment. Wyciągamy. Słuchajcie. Wyciągamy ten rezystor. Zmierzmy go. Na pewno jest uwolony, tak nie ma sensu mierzyć. Ale... no, 2 megaomy, no bo przez palce się domyka. Nie ma nic. Dobra, jednym słowem jest tak. Dlaczego nie wymieniam wszystkiego jak leci? Tak jak tutaj co niektórzy robią.
bo nie sztuka jest odrestaurować od podstaw i wpierdzielić kupę pieniędzy w sprzęt, tylko sztuka jest znaleźć uszkodzony element w ponad kilku tysiącach elementów w sprzęcie. Dobra, wymieniam za chwileczkę, zobaczymy co to z tego wyszło, dlaczego był obciążony, jeszcze sprawdzić trzeba konieczność właśnie przy okazji. Nie mamy rezystora wstawionego, to możemy sobie sprawdzić tranzystor BD137 przy okazji. Czyli jednym słowem jego za dużo nie mogło obciążać. Ten rezystor zadziałał jak bezpiecznik i tyle. Dobra, zasilacz wstawiony. I zobaczmy co tu teraz będzie się działo. I zaczęło coś tu działać. Przynajmniej tak się wydaje, że coś tutaj działa. No dobra, teraz tak, co tu dalej zostało? Prawdopodobnie zestroić głowicę, a może i nie. Bo co, już tu zaczęło grać. Dobra, jednym słowem tak. Co musimy zrobić? Musimy podłączyć antenę. Włączyć generatory. O. I podłączamy antenę. Antenę. Gdzie są to podejście? Radio było już przestrojane, widać. Ale chyba nie do końca. Nie no, programator idzie jeszcze do czyszczenia, słuchajcie, bo ktoś tutaj nalał tego od PR-ku w kontaktu. Z czułością to bym... Nie no, świeci się Max. Ktoś wskaźnik podkręcił, słuchajcie, zamiast ustawić czułość na głowicy, to podkręcili wskaźnik, żeby pokazywał wszystkie diody, nie? Nie wiem, czy to widać, czy nie. Tu mi świecą lampki. O. I praktycznie szumów mam na trzy, na dwie, na, do dwójki, a tylko max. Tutaj zaraz zobaczymy, czy to... No, oczywiście dostrojenie do stacji też się świeci na max. Uj, trochę pokręcone, ale to nic. Zaraz dojdziemy do tołku i za chwileczkę efekt końcowy, ja już nie przyciągam. No dobra, efekt końcowy chodzi. Wszystko.
wszystko działa. Dobra. Jest tak, sobie klient pozakłada te wszystkie gałeczki. Tutaj widziałem, że jedna jest ułamany, w środku został ten czpień. Nie znalazłem pokrętła, może to już tak było, a może po prostu teraz gdzieś przy transporcie się ułamało, tego nie jestem pewien. Poza tym co, rozmorek złożony, chodzi do odesłania. Pozdrawiam i życzę dobrych wrażeń z tych moich filmów, które tutaj nakręcam.